jestem w parku na mojej pauzie, bo jak wiecie, jestem w Niemczech w pracy. I tak idąc, zadałam sobie pytanie, co ja tu robię? Co ja tu robię? Odpowiedź jest prosta, prawda? Jestem po prostu w pracy. A co? A pracować trzeba wszędzie. Obojętnie. A kto musi, ten musi. Ale niektórzy pracują, bo chcą pracować. Co nie? Ja na przykład chcę pracować i z każdej pracy jestem zadowolona. Kiedy podejmę się jakiejś pracy, no to muszę mieć z tego przyjemność i oczywiście korzyści. I finansowe, i dla samej siebie, jako doświadczenie, praktyka. No i co jest najważniejsze, chodzić do tej pracy z uśmiechem na twarzy. Chodzić po prostu chętnie. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby czerpać korzyści i z życia jak najlepsze, i z pracy. Tutaj kamień ktoś postawił, zasponsorował. No. Jest to minerał. No. Kawał kamienia. No, który też kosztuje. Wszystko jest w cenie. O, tutaj pieski wyszły na spacerek. No. Tam pani spaceruje sobie, grzybki na pewno zbiera. Potem ugotuje sobie. A tutaj para, mężczyzna z kobietą, jeździ sobie tutaj tymi ścieżkami na rowerku. No co, to też jest praca, prawda? I wysiłek nawet. No, ale to już jest taka gimnastyka dla samego siebie. Bardzo przydatna dla zdrowia. I przy tym można nawdychać się świeżego powietrza, dotlenić się. No a jak? O, proszę, człowieczek z drewna. No, jak był szturm, czyli burza, to może piorun go tutaj walnął, bo on wcześniej nie miał takiego przecięcia. No, no. Tak, tak. Tutaj coś musiało się zadziać. O. Widzicie? No. No i co, człowieczku drewniany? I co? No i słuchajcie, wracając do tej pracy. Niektórzy chodzą do pracy z takim oporem. I jeszcze narzekają, że ojejku, znowu muszę iść do tej pracy. No, słuchajcie, no, no trzeba powiedzieć, że mimo wszystko trzeba pracować po to, żeby mieć pieniądze na życie, wiadomo. No, ale też trzeba mieć te lata przepracowane do emerytury, żeby później ją dostać. No niestety, a tak to, to co, żebrać będziecie? No pracować trzeba, ale pracujcie tam, gdzie warto, dla was samych. Nie zmuszajcie się do pracy tam, gdzie nie czujecie się dobrze. Znudziła ci się praca w danym miejscu? Zmieniaj miejsce pracy. No, zmiany zawsze przychodzą na dobre. Zmiana otoczenia, zmiana nawet charakteru pracy.
naprawdę nie zmuszajcie się do pracy tam, gdzie nie czujecie się dobrze. Ja to zawsze miałam takie podejście, że tam, gdzie pracowałam, to powiedziałam sobie, dopóki mi będzie tam dobrze, tam będę pracować. Jeżeli już przyjdzie czas na zmiany, dokonuję zmian. Kiedyś było tak, że nasi rodzice pracowali w danych przedsiębiorstwach, ale też to były inne czasy, bo to była budżetówka, to były państwowe firmy, no też było wiele korzyści dobrych w czasach PRL-u. No nie ma co, bo nie ma co narzekać, bo ludziom się wydaje, że im się wszystko należy i to, co mają, to wiecznie im mało. No i w takich przedsiębiorstwach nasi rodzice potrafili pracować nawet po 25 lat, po 30. No, ale to było zupełnie inne podejście. Oni się przyzwyczajali do ludzi, była zupełnie inna też atmosfera, lepsza. Bardziej ludzie przyjaźni byli do siebie niż teraz. No i przyzwyczajali się do miejsca, bo było im tam dobrze. A no ja sobie nie wyobrażam, żebym ja na przykład teraz pracowała w jednym miejscu 30 lat, bo ja lubię zmiany. Ale gdyby ta praca przynosiła mi przyjemność, a jakąś satysfakcję itd., itp., no to myślę, że posiedziałabym może z 5-10 lat. A nie wiem, a właściwie może i bym siedziała też tak długo, ale musiałoby być tam dobrze mi i musiałabym mieć satysfakcję z tego, co robię. I iść do pracy z uśmiechem na twarzy. A w międzyczasie każdy ma jakieś hobby, zainteresowania i nawet powiem talent. W międzyczasie można przecież zająć się czymś. No, strzelę tutaj przykład, na przykład malowanie obrazów, rzeźbienie, jakieś montaże, no cokolwiek. I mieć z tego jakiś dodatkowe przyjemności, a nawet korzyści finansowe. Słuchajcie, każdy potrafi coś robić. I oprócz tego, co wykonuje podczas pracy, jeszcze dodatkowo na pewno każdy umie coś innego robić. Majsterkowanie, tak jak wspomniałam, malowanie, no na przykład przerabianie odzieży, przerabianie mebli, dając im na przykład nowe życie. Słuchajcie, każdy z was coś potrafi. Nawet można książkę pisać, pisać wiersze. A jest wiele ludzi, którzy mówią, że on nie ma talentu, on tego nie potrafi, tamtego nie potrafi. Ale znajdź to, co potrafisz. Ludzie lubią podróże, fotografowanie. O kurczę, no to też coś dla mnie. Ja, wiecie co, od małego dziecka lubiłam podróżować i ja to robię do dziś dnia. Uwielbiam podróże, poznawanie tego, czego nie widziałam, nie znałam. Dla mnie, no, to jest po prostu coś cudownego. Ja z mojej pracy byłam zawsze zadowolona. Teraz obecnie właśnie zajmuję się opieką osób starszych i przynosi mi to satysfakcję, radość i nawet korzyści, bo jeżeli na przykład przyjeżdżam tutaj do pracy do Niemiec, to mam pauzy codziennie, tak jak właśnie teraz.
Mam też wolne dni, w których na przykład mogę sobie gdzieś pojechać, pójść, zobaczyć tu i tam. I naprawdę ja jestem z tej pracy zadowolona. Wykonuję swoją pracę jak najlepiej potrafię, żeby dać też radość moim podopiecznym, ale też chcę mieć radość i dla siebie przy okazji, prawda? No przecież to jest takie oczywiste. Moja znajoma na przykład też opiekuje się właśnie osobami starszymi i kiedy ona ma pauzę na przykład, to ona mówi, że ona czasami w domu zostaje, bo nawet nie chce jej się chodzić itd. itp. A ja mówię do niej tak. Tak czy inaczej siedzisz w domu z podopiecznym czy z podopieczną, zawsze posłuchaj się mnie, wychodź z domu, pospaceruj, dotleń się, naładuj akumulatory, żebyś miała energię do lepszego spędzania czasu ze swoimi podopiecznymi. Dotlenisz się, zupełnie inaczej ten nasz umysł pracuje, serce inaczej oddycha. No i nabierasz po prostu energii podczas tych spacerów, jesteś dotleniona i wtedy jeszcze bardziej chce ci się poświęcać ten czas. No i wiecie co, ona się mnie posłuchała i powiedziała mi gdzieś tak po tygodniu, mówi, słuchaj, posłuchałam się ciebie, za każdym razem codziennie wychodzę na swoją dwugodzinną pauzę i ja przychodzę do domu jak nowonarodzona. I nie ma to, że nie chce mi się. Wychodzę, zamykam drzwi i jest mi z tym bardzo dobrze. No, także fajnie jak ktoś komuś coś tam doradzi dobrego, dobrze doradzi, a ten drugi ktoś się posłucha. No, zawsze jak doradzacie komuś, to doradzajcie szczerze i dobrze doradzajcie, bo jak macie doradzać komuś źle, nieszczerze, to lepiej zamknąć się i po prostu się lepiej nie odzywać. O, skwitowałam to chyba dobrze, co? Nic dodać, nic ująć. A teraz słuchajcie, siadam na ławce i będę wcinać nektarynkę. O, widzicie jaka piękna, jak malowana. Będę ją wcinać na świeżym powietrzu. Popatrzę na ulicę, samochody przejeżdżają, ludzie spacerują po parku, grzyby zbierają. Tak, a ja sobie tutaj posiedzę i poobserwuję.